Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izba, mam cztery konkretne pytania. Po pierwsze, w 2020 roku 70 tysięcy nadprogramowych zgonów, w Polsce pierwsze miejsce w Europie. 43% z tego COVID, ale 27% to osoby, u których COVID zdiagnozowano wcześniej. Zostaje 30%, 20 tysięcy osób, które umarło nie wiadomo czemu. Czy przyczyną jest to, że nie doszacowujecie wykrywalności COVID-u, czy to, że tak bardzo zdezorganizowaliście służbę zdrowia? Drugie pytanie. Tempo szczepień. W tej chwili jesteśmy na poziomie niespełna 8% osób, które dostały pierwszą dawkę szczepień. Zaczęliście lepiej, to tempo w tej chwili spada i ono będzie niestety spadać dalej. W związku z tym moje pytanie, dlaczego nie kupiliście w grudniu 15 milionów dawek szczepionki Pfizera i Moderny? Trzecie pytanie. Wypowiedź z zeszłej kadencji pani posłanki Hrynkiewicz, niech jadą. No to pojechali, nie mamy teraz lekarzy. Wypowiedź z wczoraj pana senatora Pęka w sprawie przenosin lekarzy z Instytutu Onkologii na oddziały covidowskie. Straty muszą być. Czy panu nie jest po ludzku głupio? Czy pan się solidaryzuje z tymi wypowiedziami? I ostatnie pytanie. Bo pan dużo mówił o tym, że za wzrosty jest odpowiedzialna nowa odmiana wirusa z Wielkiej Brytanii. To ja się pytam, ile samolotów w grudniu przed świętami z tą nową odmianą żeście do Polski sprowadzili i po co? Poproszę o odpowiedzi na piśmie. Dziękuję.